Witamy serdecznie wszystkich naszych oglądających. Dzisiaj jesteśmy w ruchu. Tak. Gdzie jedziemy, panie Ricardo? No właśnie, jesteśmy dzisiaj w ruchu. Jedziemy naszym kamperkiem do naszych wspólnych znajomych na działeczkę. Ale nie jedziemy wypoczywać, tylko chcemy pokazać ciekawą inwestycję. Jedziemy do Eli i... Maćka. Maćka, tak. Ela i Maciek mają fajną działeczkę pod lasem. I był problem tego typu, że nie mieli prądu. Działeczka fajna, ale najbliższa stacja transformatorowa ze słupem około 400 metrów. Dużo, niedużo, ale jedno. Dużo, niedużo. I w momencie, kiedy Maciek z Elą poszli do energetyki, załamali się, jaka jest cena przyłącza elektrycznego do jego domku kempingowego. Dlatego postanowiliśmy pomóc im i zamontować im instalację fotowoltaiczną, tak zwaną akumulatorową. Także za momencik jedziemy za Włocławek do małej miejscowości Modzerowo, gdzie Ela i Maciek mają fajną działeczkę. Witamy ponownie, dojechaliśmy już na działkę do naszych przyjaciół. Tak, no niestety przyjaciół nas ich nie ma, bo wyjechali na wczasy troszeczkę dalej, ale udostępnili nam swój teren, swoją działeczkę, a głównie chodzi o to, żeby pokazać, jak mają właśnie zrobioną swoją instalację fotowoltaiczną. Tak jak do tej pory opowiadaliśmy o różnych instalacjach fotowoltaicznych. I tu jest właśnie przykład typowej instalacji fotowoltaicznej, akumulatorowej. Dlaczego taka instalacja? No właśnie, dlaczego? Dlatego taka instalacja, tak jakśmy mówili, odległość do słupa energetycznego jest około 400 metrów. I koszt takowej właśnie instalacji, koszt takiego podłączenia do energetyki była bardzo, bardzo wysoka. Nie wiemy jakie, ale to był rzędu kilkadziesiąt tysięcy złotych. 30-40, więc stwierdziliśmy, że Eli i... Podpowiemy rozwiązanie, tak jak to zrobić. No i postanowiliśmy robić to jak najtańszym kosztem, aczkolwiek jak Państwo wiecie, instalacje tego typu akumulatorowe są dużo droższe niż te, które są przyłączane do sieci miejskiej, aczkolwiek jest to jakaś alternatywa, no nie będziemy się oszukiwać, że mamy prąd, a jest to instalacja bardzo solidna. Jest tutaj 8 paneli, 250 W polokrystalicznych. Co prawda chcieliśmy to zrobić jak najtaniej, więc kupiliśmy panele używane. Do tego jest inwerter, czyli tak zwana przetwornica, która pracuje w pełnej sinusoidzie w zakresie od 3 do 5 kW mocy. To ja zadam Ci pytanie, bo mówiłeś, że panele używane, tutaj redukujemy trochę koszty. Zapewne widzowie są ciekawi, jak wyeksploatowane są te panele. Powiem tak, panele są naprawdę w rewelacyjnym stanie, bo tak naprawdę obliczyliśmy, że kontroler ładowania wystarczy na 60 amper, no ale przy bardzo wysokim nasłonecznieniu kontroler nam się wyłącza ze względu na to, że jest około 70 amper ładowania przy instalacji 24-woltowej, więc są bardzo sprawne, czyli gdzieś około 8 amper jeden panel daje nam prądu. Także nie wiem, iloletnie są te panele. 8 paneli? 8 paneli razy 8, 64, tak, ale tak naprawdę w szczycie, potrafi nam dać koło 70 amper i tu była taka sytuacja, bo zawsze te kontrolery mają jakąś tam tolerancję do 5%, 10%, a tutaj przy ostatniej pogodzie bardzo słonecznej i kontroler nam się zablokował, wyłączył. Czyli nie było marginesu do przodu. Dokładnie, tutaj. Więc
Tak o którym wspominaliśmy na poprzednim filmie. Dokładnie, margines był, ale tu chodzi o to, że był za duży. Za duży był, no ale myślałem, że to pójdzie. Ale generalnie jest to na tyle fajnie, że jest to troszeczkę przeszacowane i przy, jak to się mówi, pogodzie gorszej, jesienią, ta instalacja będzie lepiej chodzić, bo tak naprawdę te bardzo słoneczne dni w roku są bardzo rzadko, są, ale nie tak w tym stopniu, więc kwestia kontrolowania i zresetowania tego kontrolera i cała instalacja pracuje. Także instalacja jest naprawdę świetna. Tak jak zwykle założony jest ta nasza skrzyneczka, tak jak do ładowania samochodów elektrycznych z tyłu. Czyli pokazuje, ile energii zużyliśmy, jaki jest aktualny prąd ładowania. To znaczy tak, nie prąd ładowania, tylko pobór prądu. Pobór prądu, pobór prądu. Okay, czyli tak. W ten sposób jest tak, w kilowatogodzinach, jak normalny licznik domowy. Mm-hmm. Czyli w drugim kierunku po prostu sprawdzamy, ile natomiast odbieramy. Natomiast sam kontroler ładowania pokazuje, ile wyprodukował energii. Mm-hmm. Okay. Żeby też te koszty nie były tak za wysokie, no kupiliśmy, to znaczy Ela kupiła z mężem dwa akumulatory 180 amperogodzin, co prawda kwasowe, nie przeszkadza, to jest na dworzu, zrobione w skrzynce. No właśnie ta skrzynka, przechowywanie. Tak, no skrzynka, opowiedz o tym. Skrzynka jest zrobiona... Czy nie boisz się o to, że wilgoć, deszcze i tak nie, dalej? Nie, no to jest w tej chwili pod panelami. Ogólnie rzecz biorąc jest to z płyty OSB. Cała konstrukcja była zrobiona tanim sposobem, czyli konstrukcja jest zrobiona z profili budowlanych regipsowskich. Po prostu chcieliśmy to zrobić jak najtańszym kosztem, ażeby naprawdę to funkcjonowało. Stoi to na bloczkach betonowych. Cała jeszcze inwestycja, którą tu mają, są w trakcie kończenia. Domek stoi. Cała ta instalacja uruchamia pompę z hydroforem. Grzejnik elektryczny, taki kominkowy. Tak, ja widziałem tam jakiś taki kominek. Tak, kominek spory. Elektryczny i on pobiera w szczycie 242,4 kW, czyli 2400 W. I w momencie, kiedy chodziła pompa 1500 W, plus ten kominek, oświetlenie, lodówka, inwerter, czyli ta przetwornica pracuje rewelacyjnie, nie wyłącza się. Także, tak jak mówię, przetwornica jest pełna sinusoida, 3 kW ciągłej pracy, około 5 kW w szczycie, czyli wiadomo, że silniki podczas rozruchu pobierają więcej tego prądu, także tutaj nie ma żadnego problemu. Czyli co, myślę, że możemy polecić każdemu z Państwa, tak, którzy macie Państwo działeczkę, zastanawiacie się, warto sobie oszacować te koszty, czy faktycznie lepiej zainwestować te pieniądze i zapłacić firmie energetycznej, która nam przyłączy po prostu na stałe sieć miejską, czy może zainwestować właśnie w taki zestaw, jaki tutaj u Państwa zamontowaliśmy. Tak, dokładnie, bo tak jak mówię, bo na takiej działeczce nie jesteśmy cały rok, a jednak co prawda te koszty przesyłowe nie są takie wysokie, ale aczkolwiek rocznie za każdy przesył, mimo tego, że używamy czy nie używamy prąd, musimy te 30 zł płacić, nie? No także tutaj, no ale tu jest ten cały problem, że nie ma tej możliwości, bo koszty tej infrastruktury energetycznej jest taka, a nie inna. No ogromne są. No, ogromne, więc energetyka, no jak nam powiedziała, no to się praktycznie nie brali oni pod uwagę, no bo to było bez sensu. No duże koszty. Dobrze, wróćmy do konstrukcji. Mówiłeś, że tutaj wykorzystałeś profile. To są profile aluminiowe, tak? Czy... Nie, to są profile ocynkowane do, bo tak naprawdę... Tak, w budownictwie. Tak, w budownictwie do regipsów, te ścian. Do ścianek, tak, okay. No z tym, że to jest to zrobione... Powiedz mi, wiemy już, co to są za bloczki, powiedz mi, ile Ci zajęło zrobienie takiej konstrukcji? Tak naprawdę... I czy robiłeś ją sam, czy... Praktycznie robiłem ją sam, troszeczkę mi pomagał... Maciek. Aczkolwiek no, praktycznie robiłem to sam, więc zajęło mi to około 2-3 dni. Generalnie ta instalacja będzie w przyszłości założona na domku, bo domek ma być zrobiony taras. Taras i nad tarasem będzie daszek i prawdopodobnie będzie to wszystko przeniesione, ale ze względu na to, żeby już jakoś wegetować, no bo życie bez prądu dzisiaj jest niemożliwe, więc postanowiliśmy zrobić to, tak jak mówię, na razie na konstrukcjach takich, jak jest.
Panele są montowane na ziemi, ale z tego co wiem, zawsze tego typu prowizorki działają jak najdłużej. Dlatego zanim Ela zrobi tutaj jakiś tarasik, nad tym tarasikiem daszek, na daszku solary, no to na pewno jeszcze to potrwa. Zwłaszcza, że naprawdę zdaje to egzamin. Zrobione to było na początku lipca. Także miesiąc czasu instalacja... Już mamy końcówkę lipca, tak, teraz, bo nagrywamy 29 lipca. Tak, dzisiaj. Dokładnie, 29 lipca. Dlatego nie nagrywaliśmy tego filmu prędzej, ze względu na to, żebyśmy no szkoda, że... No mieli czas na testy, żebyśmy zobaczyli, jak to działa tak naprawdę też. Tak, no i działa to rewelacyjnie, oprócz tego, że nie pomyśleliśmy, że te solary działają tak świetnie, które są, nie wiem, może 5, może 10-letnie, trudno mi jest powiedzieć, bo nie ma na niej dokładnie daty, ale po prostu chcemy, jak to się mówi... dawać drugie życie i pokazywać, że ten sprzęt działa, mimo tak, tego, że ma już że mówią, swoje lata. Że solary po 10-15 latach tracą jakąś wartość na pewno, ale nie wiem, podejrzewam, że te solary, te panele mają około 10 lat, ale działają świetnie, jak nie więcej. Mhm. Także producenci określają, że one mają 20 lat, po 20 lat tracą 30-70%, więc tutaj mogę z całą stanowczością powiedzieć, że one pracują prawie tak, jak nowe panele, które dzisiaj są. No nie wiadomo jak te, bo to są akurat panele firmy Scott, niemieckie, 245 W dokładnie, około 250 W. One chodzą do 30 V, one są połączone, jak wiadomo, wszystkie równolegle, no bo przy instalacji tego typu 24 V montuje się wszystko. Czyli na wyjściu pojedynczy panel ma 24 V. Rozumiem. Tak, to znaczy nie, one mają napięcie wyższe, spoczynkowe, no tak, no wiadomo, oczywiście. Ale generalnie cała instalacja jest 24-voltowa. O to chodzi właśnie. Tak samo inwerter, w momencie kiedy baterie siadają do 21 V, on się wyłącza po to, żeby nie uszkodzić baterii. Kontroler ładuje, żeby ich nie przeładować, także jest to no fajnie. No mamy to bezpieczeństwo tutaj, że nie musimy się martwić. Tak, no Ela akumulator. Już nawet przymierza się do zmywarki. O! Do zmywarki. Także słuchajcie Państwo. Czyli sprawdza się ta instalacja. Najpierw instalacja miała być i taki ten inwerter 1800, może w szczycie 2,5 kW. Ja mówię, słuchajcie, nie zaoszczędzicie tym, lepiej zróbcie to. No i w tej chwili mówią, że fajnie, że Wam doradziłem, że koszty są troszeczkę wyższe, ale to najczęściej jest tak, że od razu jak się czegoś nie zrobi tak, jak powinno być, to potem koszty są podwójne, bo... I apetyt rośnie w miarę jedzenia i to jest prawda. Dokładnie, także tak, już zaczyna się jakiś toster elektryczny, jakaś mikrofalówka, a tylko miała być kuchenka gazowa, lodóweczka i hydrofor. Ale powiem Ci, tutaj też widzom zdradzę, że jak ojciec odwiedził mnie w Gdańsku, w tych nowych blokach jest wszystko robione tak, że no gazu nie można. I jest czajnik elektryczny. I wiesz co zobaczyłem? Że ty też zacząłeś stosować czajnik elektryczny. Tak. Jak tak. To było? To znaczy, no nie, no czajnik elektryczny, tak, to prawda, bo większość ludzi, którzy mieli tak zwane instalacje gazowe, to jest taki nawyk. Tak. Taki nawyk, nie? Aczkolwiek tak jak mówię, tutaj Ela, ona tylko będzie stosowała kuchenkę gazową, będzie tylko lodóweczka i tylko będzie oświetlenie i tylko będzie hydrofor. Natomiast spotykamy się, ja mówię, a co tutaj robi ten toster? A co tu robi ta mikrofalówka? No mówi, no wiesz co, jak to tak fajnie działa, to czemu ja nie mam zastosować sobie? Nie zastosować, trzeba korzystać, korzystać z tego. No. Także wiecie Państwo, to jest taka właśnie rzecz, którą warto sobie zainwestować. Dlatego, tak jak mówię, jeżeli robicie sobie takową instalację, nie żałujcie na baterie. Baterie muszą być jak największe, bo wiadomo, że te dni są magazynować gdzieś tą energię. Zresztą tu w tej chwili są zwykłe kwasowe akumulatory. Co prawda, jeżeli będzie tego jesienią troszeczkę mniej prądu, bo tak jak mówię, w dzień to tego prądu jest aż nadmiar. Można sobie spokojnie włączać wszystko. Natomiast wieczorem, kiedy tego słońca, ten prąd będzie brany z akumulatorów. Nie było, w tej chwili jeszcze jest dzień bardzo długi, bo ciemno robi się dopiero około 22, ale spokojnie wystarczy, też były troszeczkę chłodniejsze dni, troszeczkę sobie włączali na 1/4 mocy ten piecyk, czyli ten kominek elektryczny. No i to chodziło, rano normalnie wszystko działało, bateryki się doładowały i nie było żadnego problemu. Wiesz co, myślę, że to jest dobry czas, żebyśmy teraz wstali sobie od stolika, przeszli do
tej instalacji, pokazali, jak to tak naprawdę jest zrobione, co tam jest z tyłu, okay. I byś poopowiadał trochę. Okej, okay, nie ma sprawy. No właśnie, widzicie Państwo, to jest ten domek, o którym mówiliśmy. Tu oczywiście w przyszłości będzie zrobiony daszek i na daszku będą te właśnie panele fotowoltaiczne, a na razie są zrobione na bloczkach, tak jak mówiłem, na tym. Tutaj zrobili sobie w trakcie hydrofol. Hydrofol jest w tej chwili przykryty, jest zasilany właśnie z tych paneli. To są właśnie te konstrukcje, o których mówiłem, zrobione z konstrukcji do regipsu. I tu jest zrobiona z płyty OSB skrzynka. Skrzyneczka jest tego typu. Mamy tutaj potężny inwerter. Inwerter jest, tak jak mówiłem, 3 kW, w szczycie 5. 3,5 kW ciągłego spokojnie idzie. Akumulatory są zwykłe, kwasowe, tego typu. I tu jest kontroler ładowania. Wszystkie panele podłączone są równolegle. Kontroler jest 60 A. Kable są bardzo grube, akumulatorowe. Dochodzą do inwertera. On ma tutaj przewiew i ma duży luz, także on się grzeje, ale świetnie działa. Także kable są puszczone ziemią do pompy i do domku. Oczywiście wszystko jest uziemione, bo bardzo ważne ze względu, że nie są tu wysokie napięcia, ale instalacja powinna być zawsze uziemiona. Wszystkie te panele są połączone równolegle, tak jak widać. Panele, tak jak mówiłem, są w bardzo dobrym stanie. Firmy Scott używane i chodzą rewelacyjnie. Z tyłu jest zrobione specjalne przyłącze, zamkniemy to. To sławne przyłącze z dwoma gniazdami. O, dokładnie tutaj. I to przyłącze ma dwa S-y. Czyli zabezpieczenia. Jedno zabezpieczenie jest na pompę, czyli hydrofor, a drugie zabezpieczenie jest na domek. Jest tu licznik prądu. No w tej chwili to przez miesiąc czasu tak dużo tego prądu nie zużyto, bo jest około 10 kW, 9,6. No i tu są normalne przyłącza, można sobie popodpinać. Także to tak wygląda. Myślę, że rozwiązanie jest naprawdę na tyle proste i fajne. No i co ciekawe, zrobiliśmy tutaj dodatkowo system alarmowy. System alarmowy nie będziemy pokazali, gdzie jest założony, jak to chodzi, ale jest połączony przez Wi-Fi, bo mają tutaj Państwo Wi-Fi, mają również podgląd kamerą i wszelkie informacje związane z jakimkolwiek włamaniem, czymkolwiek, jest nagrywane. Również otwieranie czy jakakolwiek ingerencja do skrzynki powoduje informacje do telefonu przez SMS. Także myślę, że te rozwiązania są na tyle korzystne, żeby wiadomo, co się dzieje z tym całym systemem. Także zwłaszcza, że ta cała posesja jest dość daleko od zabudowań, bo to jest praktycznie w lesie. Także to jest działeczka bardzo duża. Działeczka jest bardzo duża. Jest ogrodzona w sposób taki zwykłą siatką taką leśną. Może Patryk pokaż, jak ta działka wygląda, bo ta działka jest naprawdę fajna. No i zobaczcie Państwo, jak daleko są zabudowania. Zabudowania są bardzo daleko i tak jak widać, słupy energetyczne i transformatory są około 400 metrów w tamtym kierunku. Także tutaj przyłącze było naprawdę niemożliwe. Tam jest główna droga, tam jest droga dojazdowa, a tam są słupy. Także no, to było w ogóle bez sensu inwestowanie jakiekolwiek w przyłącza energetyczne. Także myślę, że to byłoby na tyle. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, jakieś sugestie, to bardzo proszę w komentarzach, jakoś się do tego odniesiemy. No i co, no to byłoby na tyle. Pozdrawiamy bardzo gorąco i zapraszamy na kolejne nasze filmy. Zrób to sam i z naszego studia Unitry.